Dobry wieczór Państwu, to ja, Pan Korzuszek i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. Znają Państwo ten dowcip, przychodzą wszystkie płcie do restauracji i co mówią? Poprosimy stolik dla dwojga. Mamy dla Państwa wspaniały program, który właśnie teraz zaczynamy. Drodzy Państwo, zaczniemy, może to się stanie jakimś obyczajem, to zależy oczywiście od Państwa inwencji, od listu od widza. Komentarz na YouTube, pan Krzysztof pisze, Szanowny panie Korzuszek, jestem wielokrotnym słuchaczem pana audycji. Dobrze się zaczyna, tak myślałem sobie, jak wczoraj to czytałem i prosiłbym, aby mówił pan nieco wolniej i wyraźniej, bo dość często jest to mało zrozumiały bełkot, z którego nic nie wynika, a szczególnie dotyczy to wskazu, e, wstawek z pańskiego komputera. No więc panie Krzysztofie, tutaj właśnie natrafiamy na problem, znaczy ja mógłbym mówić wolniej i wyraźniej, ale ciągle byłby to mało zrozumiały bełkot, z którego niewiele wynika, po prostu trwałoby to trochę dłużej. Proszę państwa, ja po prostu wychodzę z takiej zasady, że zetknięcie się z moim intelektem powinno być jak zrywanie plastra, to znaczy to wiadomo, że to będzie bolało, ale im szybciej człowiek ma to za sobą, tym lepiej. Co do wstawek z komputera to panie Krzysztofie, to są tylko cytaty, więc to do autorów nawet mogę panu puścić. Koniec z propagandą. Rzeczywiście dość szybko, ale myślę, że po kilku programach można zrozumieć. Dobrze, drodzy Państwo, może nie jestem zbyt inteligentny, ale jestem wrażliwy. I szczególnie boli mnie, gdy widzę, gdy serce współobywatela krwawi, gdy jest mu po prostu przykro. Szczególnie, jeżeli to jest serce, które znajduje się po lewej stronie, które jest koloru czerwonego, jak sztandar rewolucji bolszewickiej. Poseł Gdula, niestety, ma problem. Proszę Państwa, zobaczmy, jaki to jest problem. Po odsunięciu PiSu od władzy, bardzo chciałbym, żeby przynajmniej w mediach publicznych nie było transmisji live przyszłej kanonizacji Wyszyńskiego. Wystarczy wzmianka w wieczornych wiadomościach. Czy to pragnienie to już zamach na tożsamość narodową? Oczywiście, że nie, panie pośle. My rozumiemy. To jest strasznie, strasznie obraźliwe dla, dla wszystkich. E, ale warto zauważyć, że poseł Gdula rozumie różnicę pomiędzy beatyfikacją a kanonizacją. Ale, proszę państwa, wydaje mi się, że wiecie, poseł Gdula może by inaczej się poczuł, gdyby na przykład. W telewizji była transmisja, jak na przykład order Lenina dostaje prokurator Wyszyński. To by powiedział, to jest godne prawdziwego, postępowego, świeckiego państwa. Ale proszę Państwa, idźmy dalej. Ważna informacja ze strony Barta Staszewskiego. Dla wielu państwa, z Państwa może to okazać się szokiem. Zobaczmy. Jeśli jesteś przeciwko małżeństwom gejów, to zawsze możesz powiedzieć nie, gdy gej Ci się oświadczy. Pozdrawiam. No, fajnie, tylko... Niektórzy to mogliby usłyszeć 15 lat temu, a teraz tkwią w tych związkach. W każdym razie, proszę Państwa, to jest w ogóle bardzo fajna logika, ona mi się podoba. Ja zawsze powtarzam, jak, jest, jak jest, pojawia się ten problem małżeństw jednopłciowych, tak zwanych. To ja mówię, jakby zawsze powinniśmy my, konserwatyści, mieć na to jedną odpowiedź. Załóżmy, jest jakiś homoseksualista, mężczyzna, i on mówi: My chcielibyśmy zawierać małżeństwa. No to ja wtedy mówię na to, oczywiście, jakby. Nic nie stoi na przeszkodzie, znaleźć jakąś miłą, sympatyczną i przede wszystkim chętną zawarcie w związku małżeńskiego dziewczynę, albo się jej oświadczy, albo z rodzicem, jeżeli jesteś tradycjonalistą, z ojcem, porozmawiaj itd., itd. I po prostu to się da bez problemu załatwić. No ale on wtedy powie, ale ja nie lubię kobiet. A my odpowiadamy wtedy, no więc problem małżeństwa mamy z głowy. W takim razie, no bo jakby, jakby to jest tak, proszę Państwa, jak ktoś nie lubi fistaszków, to nie musi jeść masła orzechowego. No tak, to jest, to jest bardzo proste. W każdym razie, natomiast a propos tego wyboru, to jest ciekawe też, że yy, po prostu, jak jesteś przeciwko aborcji, to sobie nie rób in vitro tak samo nie jesteś, ale jak już puszczają. Beatyfikację kardynała Wyszyńskiego w telewizji. To nie można zmienić kanału, to już po prostu kole w oczy. Dobrze, drodzy Państwo, i to tyle. Jestem, proszę Państwa, wrażliwy, ale też jestem bezstronny. Nic by mnie tak nie bolało, gdyby ktoś śmiał powiedzieć, że ten program nie jest jakby. Równie sprawiedliwy dla obydwu stron, stron sporu politycznego. Tego po prostu bym nie zniósł, proszę państwa. Natomiast, więc, żeby uniknąć takich oskarżeń, musimy się zająć sprawą Golasa, prokuratora prokuratora Golasa, który znalazł się w jednym ze sklepów. Zobaczmy y, dokumentację. Halo Ziobro.pl, prokurator gdzieś się zgubił, mamy prokuratora w sklepie y, monopolowym. Podobno, proszę państwa, to taka. To nie wiadomo, czy to jest prokurator Ziobry, yy, prokuratura, czy Ministerstwo yy, Sprawiedliwości twierdzi, że ten pan zaczął w prokuratorze pracować za rządów prokuratora generalnego Seremeta w 2011 roku, ale to nie ma takiego znaczenia, to jest tylko jakby kolejne potwierdzenie zasady. Raz człowiek się po, po, pokaże na w stroju adamowym na mieście i od razu traci wszystkich kolegów i przerzucają Ziobro, Seremet, nikt się do faceta nie chce przyznać. A ten biedny człowiek, proszę państwa, po prostu on zbyt mocno uwierzył w tę reklamę, gdzie mówią, że ten sklep taki, wiecie państwo, z tym małym zwierzątkiem, jest tak blisko, że nawet nie trzeba butów za zakładać. Natomiast no, majtki przydałoby się założyć. Ale tak się spieszył, żeby spotkać tam Jurka, Dudka, czy myślał, że wszystkie zdrabki wygrywają. W każdym razie, Roman Giertych skomentował e, tę sprawę i muszę przyznać, że nawet zabawnie. No czasem tak, po tak jak powiedziałem jestem bezstronny. E, to nie jest ten materiał. Roman Giertych w każdym razie, jak nie mamy tego, to Państwu powiem. Roman Giertych napisał, jaki, jaka partia Taki nagi instynkt. No i ja powiem Państwu szczerze śmieszne, po prost, prostu śmieszyło mnie oczywiście, jakby dobra szpila, no co będziemy, co będziemy, ten ale nie mogłem oczywiście, proszę Państwa, tego za, tak zostawić i tak sobie zacząłem myśleć nad tą konstrukcją, jaka partia, taki nagi instynkt i tak sobie pomyślałem, jakby była inna partia, to jaki byłby nagi instynkt i tak myślę, myślę, wiecie Państwo, to mi sprawiało trudność, bo ja jestem jak Władysław Gomułka i te pornograficzne obrzydliwości po prostu są dla mnie obce, ale myślę, myślę, myślę i nagle... Poczułem, proszę Państwa, przypomniał mi się jak prostowi tam Magdalenka, zapach fasolki brytyjskiej Mówiłem, o, Jurny Stefan, przecież to byłby nagi instynkt tej innej partii. To jest, proszę Państwa, oczywiste, a żeby przypomnieć sobie ten wspaniały czas, oczywiście... Memy. Tak, memy. Jeden, mem, jeden z moich ulubionych, ja jestem, proszę Państwa, koneserem tych memów, połamał je sam Boski, Stefan <grym>, po, pomachał je Boski, sam niesie łoski. Taki dokładnie jest napis. Jeszcze jeden memik poproszę e, z tego czasu, e, taka przechadzka po wspomnieniach. <grym>, Mamy pana od Bunga Bunga, Stefan, jak ty mnie zaimponowałeś w tym momencie. Dobrze, proszę Państwa, i to tyle. Rzecz, proszę Państwa, niesłychana. Czasem cuda się zdarzają, pon, jakby pod samym naszym nosem, a my tego nie jesteśmy e, w stanie zauważyć. Zobaczmy, co powiedział legenda polskiej, co powiedziała legenda polskiej bramki Jan Tomaszewski. Zobaczmy tylko u nas, y, pisze portaż w polityce, Tomaszewski do prezes TK. Była pani dwunastym zawodnikiem. Dzięki między innymi pani fenomenalnie zremisowaliśmy. Tak, proszę Państwa, chodzi oczywiście o mecz Polska-Anglia. Rzeczywiście była tam pani prezes Julia <laughs> Przyłębska. I to, proszę Państwa, naprawdę wiele wyjaśnia. Jak pamiętacie to starcie obrońcy Kyla Walkera z polskim obrońcą Kamilem Glikiem? I tak naprawdę oni mówili, że to jest rasizm. A tam była dyskusja, bo ten Walker mówi: My mamy habeas corpus, common law, wasza kultura prawna jest do niczego. I on go tak złapał i mówi, ale polskie prawo jest wyższe nad europejskim, tak orzekł Trybunał Julii Przyłębskiej. I to tak zmobilizowała polską, proszę Państwa, drużynę, że z Anglików nic nie pozostało tak naprawdę. W każdym razie, proszę Państwa, musimy się też zająć jeszcze jedną sprawą. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają z tego sprawę, ale pani, która się nazywa Maria Schreiber, jest żoną posła Schreibera, publikuje różne rzeczy... Na mediach społecznościowych, chyba głównie na Instagramie, nawet opublikowała e, taki filmik z takiego sklepu, gdzie pan z tego sklepu mówi, że ta pani, czyli ta pani Marysia, jest w porządku, jest bardzo sympatyczna. Nie wiem, czy to był ten sam sklep, w którym ten prokurator chodził, e, że tak powiem, w stroju adamowym. To może rzeczywiście, jak porównuje klientów, to rzeczywiście pani Marysia w tym porównaniu z tym prokuratorem wydaje się sympatycznym klientem. Ale po, pojawiało się pytanie, co na to sam poseł Schreiber? Czy jemu to się podoba? No i Pani Marysia, więc zamieściła odpowiednie zdjęcie, po którym jak na nie spojrzymy, to nie będziemy mieli wątpliwości, że jemu to się bardzo podoba. Nie wiem, czy to Państwo widzą. Spójrzmy na twarz tutaj Pana posła Łukasza Schreibera. Rzeczywiście nie chcę być bezczelny, ale to, co mówił bardzo Saszewski, że czasem może warto powiedzieć nie. nie, nie wiem. W każdym razie, proszę Państwa, cały czas trwa Pisanie głupot o granicy. Tym razem e, pani redaktor Rzemła z Onetu się popisała, e, wrzucając na swoje media społecznościowe zdjęcie łosia pocharatnego rzekomo przez graniczny, e, przez graniczny płot. Martwy łoś, który wcześniej wpadł w zasiki, wyniki, e, wyniki na polsko-białoruskiej granicy. Drut ostrzowy rozrzuciło tam wojsko na polecenie ministra obrony. Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiada, w tym miejscu nie ma żadnego śladu uszkodzenia. Płotu kolportuje pani zdjęcia zrobione przez białoruskie władze. Wpisuje się pani w białoruską propagandę. Gratulacje. A pani edyta Rzymła pisze. Zwierzęta nie mają obywatelstwa. Pamiętacie, ma ym, pani profesor Siroda, mówiła, że karaluchy powinny być przyznane mieć status uchodźców, więc trochę tutaj nie jest na bieżąco pani Rzemła. Giną, bo na granicy zamiast płotu położyliście państwo koncertinę. Yy, I proszę państwa, yy, oczywiście. Serdecznie gratuluję panu elektorowi kolejnego, kolejnego wyróżnienia. Jest pan można jest arystokracją się... dziennikarską. Wspaniała, wspaniała proszę Państwa rzecz i tak jak napisał dzisiaj chyba na Twitterze redaktor Jacek Liźniewicz, następne Grand Press Foto dla Aleksandra Łukaszenki, bo to zdjęcie właśnie zrobiły białoruskie służby. I to tyle. Dobrze, drodzy Państwo, Mateusz Boryk, taki dziennikarz sportowy, zamieścił na swoich mediach społecznościowych następujący komunikat. Zobaczmy. Najlepszy wyborek to jest chyba ze stacji Shell i Mati Borek pisze, wydaje mi się, że Shell lekko się zagalopował, by nie napisać, że pomylili odwagę z odważnikiem. Co myślicie, przesadzam, czy ktoś jednak mnie próbował wykorzystać darmowo do swojego biznesu? Internauci oczywiście zaczęli się z tego śmiać i mówili, że na przykład borek, wyspy Borek-Borek albo Borek Tucholski. Natomiast no rzeczywiście najlepszy wyborek, tylko nie wiem... Co stało, nawet jeżeli chcia, chciano wykorzystać wizerunek Mateusza Borka? Co stało za tym, żeby wykorzystać go reklamy czegoś, co przypomina mi parówkę w cieście francuskim? To jest dla mnie proszę Państwa tajemnica i zupełnie tego nie rozumiem, ale kiedyś było inaczej, kiedyś nie było wątpliwości i to zdjęcie takie z cukierni, które teraz Państwu pokażę, Państwu to udowodni. Zobaczmy. Ciasto, pijany Janusz Wójcik, oczywiście świętej pamięci, proszę Państwa. Dobrze, drodzy Państwo, to dzisiaj na tyle. Jeszcze jutro, jeszcze pojutrze, oho, ho, jak się razem pośmiejemy, będę starał się mówić wyraźnie i w miarę bełkotliwie. Do zobaczenia.